Jestem tutaj pierwszy raz, w sumie dowiedziałam się o tym zupełnie przypadkiem, bo na Sherlockowej grupie na Facebooku było napisane, że ej, ten gość, który komponuje muzykę do Sherlocka, będzie na Transatlantyku. Po raz pierwszy biorę udział na gali i prowadziliśmy na Serafińskim jakiś warsztat, wszystko z nowością. Jakby to powiedzieć, żeby takich imprez w Polsce było więcej. W Transatlantyku na pewno pociąga mnie różnorodność kina. Przychodzę już od paru lat, to znaczy od samego początku właściwie, już byłem na pierwszej edycji. No lubię w ogóle za to, że jest organizowany, że dba się, że myśli się o ludziach. Super, super. Bloki tematyczne, poczynając od filmów dokumentalnych, przez kino dla seniorów, po hity, czyli filmy oscarowe, czy filmy też niszowe, które były pokazywane na Sundance. Najczęściej polecam filmy dokumentalne, bo są bardzo ciekawe w tym roku, i filmy z sekcji panorama, szczególnie filmy kina chińskiego. Ponieważ w tym roku mamy kilka bardzo ciekawych pozycji, które warto obejrzeć. Jeden z filmów, Czarny węgiel, cienki lód, wygrał w tym roku festiwal w Berlinie. Poza tym wszyscy dla siebie znajdujemy, znaczy myślę o różnych pokoleniach, bo i dzieci małe, i większe, i dorośli znajdują tutaj coś bardzo fajnego dla siebie. Za ambitne kino, za dobre filmy i za fantastyczną muzykę i to, co się wokół muzyki też dzieje na tym festiwalu. Jeden z najważniejszych festiwali filmowych, który co więcej odbywa się w fantastycznym miejscu, w fantastycznym mieście. Festiwal Transatlantyk łączy kilka różnych klimatów, ma swoją próbę takiego podejścia do magii kina, rozumianego jako dzieło artystyczne, ale także jako wydarzenie popularne. Łączy sztukę muzyki ze kulinariami. Dzięki temu jest rzeczywiście inny od innych festiwali i odbywa się w znakomitych miejscach. My już wiemy, że coraz więcej osób i poznaniaków, i gości planuje swój urlop dopiero po zapoznaniu się ze szczegółowym programem festiwalu. To o czym świadczy? Myślę, że Poznań jest dumny z tego wydarzenia. No to jest bardzo ważne wydarzenie, bo to jest festiwal, który ma świetny program, który ma świetną publiczność, który generuje bardzo ciekawą rozmowę, nie tylko wokół kina i filmu, ale na temat istotnych problemów współczesnego świata, współczesnego życia, gdzie przyjeżdżają znakomici artyści, ale nie tylko artyści, także ludzie zaangażowani w te problemy, działacze społeczni, ludzie, których opinii jesteśmy bardzo ciekawi, z którymi chcemy dyskutować. I think I'm really stunned, you know, to sit in the middle of an orchestra for me is totally unique experience, and I think it's totally amazing. I'm very much into the universal thinking too, you know. So I think, you know, it's an opening up, you know, it's an open universe opera. Fantastic, you know. I cannot really talk about it because I'm so moved. Zagraliśmy kameralną wersję Uniwersy, Remix 1. Orkiestra gra fantastycznie, młoda, ale znakomita. Dyrygent Monika Wolińska, fenomenalna. Unosi się nad ziemią właściwie. Wizualne części skleiły się. Ja, jako kompozytor szczęśliwy, wszyscy się porządnie spocili. Super, idziemy coś zjeść.